Oczywiście, że możesz sobie wrzucać kasprzyka na szoty. Kiedyś miałem z tym problem, bo miałem gorszy czas, ale nie mam z tym żadnego problemu. Miłego wrzucania. Dzień dobry, coś mnie w plecach napierdala, więc bardzo możliwe, że będę się przyklejał znowu jak babol do sufitu, lecz ja się przykleję do ściany. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Lubina. Kto mi tutaj suwa? A kto taki suwa dał? O, kto kurde suwa dał? Siemaneczku, z tej strony Dycha. Jeśli wpadłeś tutaj na transmisję, albo wpadłaś, nie licz na to, że se będziesz siedziała tak, o, albo siedział za friko. Musisz followa wstawić, albo wysłać bica. Halo? No siema, picikera, słuchaj. Siema. Za 7 minut kończę robotę na budce, podjechałbyś po mnie? Na czym kończysz? Na budce, tu na parkingu. Na budce? No. No. Za 7 minut kończę zmianę. Gdzieś tu musi być na budce, o, stoi tu. Siemano. Zaparkuj, tylko się spakuję i idę, nie? Tak. Ty, czekaj, co to jest za wjazdy? Cofnij tam. Dzień dobry. Dobry. Co tu się odjebało na mojej zmianie? Nie mógł pan zabić policjantów później? Wyszło jak wyszło, no. Kurde, i teraz będę musiał się tłumaczyć szefowi. Ojej. Czy policjanty żyją, czy nie? Żyją. A mogą przestać krwawić? Ty, jak ci się nazywasz w ogóle? Pit, tu na bramce stoję, wiesz tam. Dobra, wyciągaj tego i pomagaj. Apteczkę. No, co zaszło? Halo. Co zaszło? Ja wytłumaczę. On opowiada. Komendancie, wszystko w porządku? Z tego tu spadli na głowę. A to jest twoje podwórko, czy nie? Nie, ja tu pracuję, wiesz? Dycha na godzinę na budce, wpuszczam auta. Właśnie, mandat dostaniesz zaraz, jak tak będziesz wjeżdżał, gościu. No jak? Dobra. No szybko. Możemy nie umiem wolno. Wisisz 12 dolarów za wjazd i 7 dolarów za obrysowanie tego. O, już niczego. Mogę z tej strony usiąść? Możesz. No i fajnie. No i gdzie się teraz dałeś? No do tego, nie? Salonu, gdzie się ta auta kupię. Muszę dla świni kupić jakieś tuningować. Dziewczyny znajdę. No nowej. Jaka kapela ci w zagazie? Trochę zjadł mi się zaczyna. Azor, jeszcze raz to zrobisz na live. Wyjdź stąd, Azor. Co się patrzysz? Wyjdź. Azor, już poszedł mi stąd? Się oplułem cały. Gdzieś? Dzień dobry. Mhm. Wie pan, od której tu czekam? Od której? Od przedwczoraj. Na drzwiach jest napisane, że od 8 otwarte, a którą mamy? Jutro. Oj, odupia. Aż tak? To... No, napisałem do Sancheza, żeby przyjechał, ale najwyraźniej nie posłuchał. Nieposłuszny jest ten taco. Takie pytanie mam. Golfa chciałem kupić. Golfa, tak? Czwórkę, no. No i co? No, 50 tysięcy kosztuje salonowa, nie? No, ale czekałem półtora dnia. Ale to ja nie mogę tak, bo na auto poniżej 100 tysięcy nie ma żadnej zniżki, niestety. No a na hasło Dycha? 10% zniżki. Nie mogę, tak poniżej 100 tysięcy nie ma żadnej zniżki akurat. A pomyśl sobie, że kosztuje to 100 tysięcy i jest rabat 60%. Robimy tak? Nie, tak nie robimy. To kupuję. Za 50 koła, tak? No za 50 tysięcy. Ale chodzi, ja pierdolę. Dobra, po kluczyki pana zapraszam na pasażera. Pytanie mam. No? Katalizator wyciągnięty, cały wycięty w pizdu? Tak, po samym... Kurde, słychać, że strumiennica by była zamontowana. Aha, Azor, ty jesteś kurwa okropnym psem, ja nie wiem, po chuj cię wymyśliłem. Już tylko pierdział mi tu? No, jeszcze będziesz, tak? Mam kurwa? Mam? No, głupi pies. Naprawdę, ja mam problemy z tym psem. Albo on ma problemy z laktozą i nie rozumie. I don't understand this pies. Maybe he understand niemiecki or inny language. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest mechanik jakiś wolny? Oczywiście. Odjebać tego golfa trzeba. No. Chcesz złamować? Nie. To jest kupiony na podryw dla dziewczyn. Żeby się dziewczynom podobał, proszę tak żeby zrobić. Żeby się dziewczynom podobał. Musi pani tak go odtuningować, żeby pani się podobało. No to czwóreczka. Czwórka, no jak szkoła specjalna w moim mieście. Dobra, kurwa, ale to lampy seksu z przodu to nie bardzo. Ja nie wiem, nie mam pomysłu jak to zrobić. To musi kobieta dotknąć. No zazwyczaj jest tak, że kobieta musi dotknąć. Jest, no, tak trzeba, bo jak facet dotknie, to słabo różdżka działa.
Co można zrobić, bym poprosił pokazać? A co pani by chciała mieć w takim golfie? Czarny metalik. Kurwa. Czarny metal? No, czarny metalik i dałabym jakąś fajną perełkę na to. Dobrze, ja się zdam na panią. Szyby dymy muszą być. Bo jak będę się z dziewczyną całował, to nie chcę, żeby ktoś podglądał. Ale ci powiem, kolor pierdalnęłaś idealny. Lucynka. Co jest? Kurwa, ja bym cię w tym golfie obracał, daj spokój. Czekaj, nie rozpraszaj mnie, bo ją urabiam. Dobra. Na razie zgrywam niedostępnego, pici, a zaraz zaatakuj. Słuchaj, chcesz znać mój najnowszy ten na podryw? No powiedz. Słuchaj, ja bym ci w pizdeczce językiem tak zakręcił, że jakbyś wirala chciała na TikToka nagrać, to by ci się telefon ściął. Dobry, a ja słyszałem kiedyś inne, ale nie powiem, bo to zostawiam na noc poślubną. Powiedz jej, że kręci cię jak kurwa talerz w mikrofali. Kurde, ona mnie tak... Dobra, to co robimy ten czarny? To gniebni ten czarny tak, jak ci się podoba. Dobra. Lucynka, ja bym dla ciebie zasadził kwiaty, hodowałbym je, ściął i bym dla ciebie dał. To ja bym ale jeszcze je nawiózł. Nasrałbym, żeby wyższe urosły dla ciebie. A widzisz? A to Boże, kupa by była. Ty, a mi się coś wydaje, że ty dobrze rapujesz. No. Taki masz głos. Jakbyś nagrał jakieś piosenkę. De jak dycha, wiele imion ma. De jak dycha. To ja się powiem. Jemca. Słuchaj, bo ja kupiłem radio. Radio? Radio. Ale ja się tam nie zmieszczę. Chodź, pojedziesz, zobaczymy. Może się zmieścić. Do środka? O, i ksiądz podobno spowiadał Picikele, czy to prawda jest? I jego babę też. Właśnie, i problem jest z jego babą, księdzu. Niby się ja nie wiem, gada, na bo policji ja nie powiem, ale chacie. Tu powiem. Ale ja słyszałem o nowym problemie. Słuchaj, on ma czarne dildo pod prysznicem. Czarne dildo? Czarne. A ja słyszałem gorzej. Że się w leginsy przestała świnia mieścić i on do mnie mówi Picikela tak. Jakbyś ją jebnął na pasach, to bym ci Ja mówię, Picikela, przecież jesteś stróżem prawia. A on mówi, no ale tylko do 16. Stróżem prawia on jest. No, tylko do 16 on jest. Aha. I ten. I nie wiem. Czy księdzu, czy jak ja bym ją jebnął i by ona już nie wstała? Ty musisz poprawić po piciu, ja ci coś powiem. Ja z nim to ustalę. I teraz tak, albo Lucy, albo piciowa. Picikelowa. No piciowa. Ale nie, ja chcę nią jeżeć, jak jebnąć tak, żeby zrobić se alimenty, tylko chcę ją tak jebnąć golfem na pasach, temu go tuninguję. No bo mu przytyła i ona bady na sukces ogląda i je żelki i mu tyje. Kurodyszka! No, nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem. Chciałbym mu księdzu pogadać, powiem, no mu ten na te stare lata... zielone światło na piciową, także... Jak kościół każe, to mi się wydaje, że powinien. Bo oni nie chcą się hajtać. Ja mówię, słuchaj, zróbcie coś z tym. Oni, bo tam spowiedź, bo to... Nagle zjawia się dyszka, napakowany. Ja golfa, idę na trójkę. Ojej, to do nas? To idzie kupę? Na dwójkę idziesz? Na trójkę? Aha. Idę spać, sorry. Spać? Ale to chodźcie razem położymy. Też jest... Nie. Żołnierz, jesteś śpiący. Nie, dobra. O, ja już śpię. Możesz się na mnie położyć. Mogę być twoim materacem, jak chcesz. Chodźcie do domu odwiozę, czy nie? Nie, sama pojadę zaraz. Kurde, no nigdy w życiu dziewczyny sobie nie znajdę. Bardzo dziękuję za tuning. Proszę bardzo, aby się autko spróbowało. Ty, oj, przerysałeś mi... Nie przerysałeś. Już na psy miałem dzwonić. No kurwa, nie wytrzymam. Już chciałam mu szmatkę podawać. Chodź się napierdalać, gościu. Ty, co się napinasz tam w tym gównie? Chodź się napierdalać. To Picikela jest. To Picikela w takim aucie. Gdzie nawet rejestrację ma swoją? No, nieźle, co? No ale jebłeś mi w auto. Ale babski kolor, ja pierdolę. Jak kurwa babski? Patrz to. Zrób mi Picikela zdjęcie lepiej. No da. Zaraz jestem. Ty, Picikela. No? No ja chyba nigdy nie będę miał dziewczyny. Czemu? Ja jej cały... Nawet ksiądz przyjechał, nie? I mieliśmy hajtać się. O, no ale... dobrze umiesz zdjęcie zrobić, ci powiem. No ale zobacz. Czy manualna skrzynia automatyczna. Tip manualna tronik. Skrzynia... Aha. Chcesz się ścignąć? Jakąś świerteczkę, coś? No kurwa, chodź. Na funkcjonie. A na wstecznym, czy co? Ja cię robię, gościu. Normalnie. No to ja, na wstecznym. Ja nawet aerodynamikę obniżę i uchylę szybę. Słyszysz, jak zapalił? Ja tyłem, ty przodem. No, gotowy? Dawaj. 3, 4! Kurwa, chuj wie, czy to jest przód, czy tył w tym aucie. Ty, Picikela! Czekaj, bo chyba oszukiwałeś, wyjdź.
Czemu? No wyjdź. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest przód, gdzie jest tył, jak są drzwi do góry podnoszone? No bo to są lambodorsy. Kto? Lambodorsy. Pierdolisz. Gdzie jest przód, gdzie jest tył? Pokaż homologację. No tu jest przód. Skąd? A gdzie zazwyczaj rejestracja jest? No gdzie jest silnik? Z tyłu? Czyli z tyłu jest przód. Prawdziwe auto mają z przodu silnik. Nieprawda. Czyli tu te, to jest prawdziwe auto? Prawdziwe. No, czyli kurwa tu ma silnik, czyli tu jest przód. Oszukałeś mnie. No to, to tyłem mam jechać? No. Znaczy cztery? Ty na... mów, ty mów. Trzy, cztery. Nie no, chyba tam był ten tył. Poczekaj chwilę, zaraz jestem. Dobrze. Dobra. Do końca. Na pełne, cztery. Na twoje. Z procedurą startu czy bez? Na pełne kurwie. Dobra. Trzy, cztery. Kurwa. Pierdolę cię, picikana. Na łapówkach to se możesz. Kurwa mać, nie wierzę. Mariu, pojebany jesteś, gościu, tonight? Ty, no, no wyjechałeś, no. Wysrałeś, kurwa, na... Kto w dupę wjechał? No ja. No to kto jest winny? No ja. No to... Jak to załatwiamy? Po policję trzeba. Chłopie, wiesz ile... Ja pierdolę, spoiler cały rozjebany. Picikela, to... dzwoń na psy. Picikela, czy mogę od niego wziąć pieniądze za rozjebanie mi auta? Przecież, że tak. Ci kurwa 2000 na wacik mi dałeś? No nie mam więcej. No kurwa, to jedzie do bankomatu. No przecież mi puka stuka, gdy normalnie gościu 100 tysięcy to kosztuje. No mówię ci, no przecież wszystko rozjebałeś. A czemu ty walizkę wziąłeś ze sobą? 100 tysięcy chcę. No ho. Podobam się pani? Co? Ty stara, ona do mnie mówi, ona do mnie mówi, że wyglądam jak jakiś biznesmen. Głupia pizda. Ty, picikela? No? Ja słyszałem, że masz dożywocie. Dobra, co? Już, przelałem. Kim? Przelałem. Kurwa, po 21 5 tysięcy? O ile? No ale wiesz, kurwa, ty wiesz ile to auto jest wartne? Nie mam pojęcia. No, tyle co ten, ta kamienica tutaj. Masz siorkę czy nie? No nie. Picikela, mogę go porwać? Ale po co? No bo mi siano wisi. No to niech ci odda. Wisisz mi jeszcze 93 tysiące. Kurwa, ja tyle pieniędzy nie mam. To zapierdala, ja przyjadę odebrać. Ty pracujesz gdzie? Straży. Straży. A jego szefem jest mój przyjaciel serdeczny. O, to ściągniemy z wypłaty. Ale gościu, tak się nie robi. Czekaj, mam telefon. Jedź za mną, ci pokażę chatę. No, halo. Wszystko? Gościu, namierzamy cię satelitarnie. No i siemanko. No i wszystko. Róbcie szoty, zobaczcie jak to wygląda. Golf. Aha. Kuba, możesz wziąć tego psa? Czajcie to? On go kupił. On go wymyślił, przepraszam. On nie musi wyjść na dwór? Jezu, co się dzieje? To jest najgorszy pies świata. O kurwa, nie wytrzymam w tym schronie, czekaj.